W ostatnim meczu rundy jesiennej Górnik Wałbrzych na swoim boisku pewnie pokonał zespół Chrobry Głogów. Jak na derby Śląska przystało, mecz był zacięty, a piłkarze obu drużyn nie ustępowali rywalowi nawet na krok. Pierwsza połowa spotkania poza kilkoma akcjami obu drużyn oraz wieloma faulami zakończyła się bezbramkowym remisem. Kilkakrotnie dobrze spisujący się lewy pomocnik Dominik Radziemski urywał się rywalom, którzy albo go faulowali, albo niebezpiecznie dośrodkowywał. Jednak druga połowa spotkania to zdecydowana przewaga gospodarzy. Górnik był przy piłce zdecydowanie dłużej niż goście. Stwarzał sobie więcej szans na trafienie do siatki. Dobrą grę gospodarze udokumentowali trzema trafieniami. Pierwszy gol padł po świetnym dośrodkowaniu Daniela Zinkę, a Adrian Moszyk pięknym strzałem pokonał bramkarza gości. Adrian Moszyk! Bramka a la Messi w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Szczerze mówiąc, no mówię, to było takie, jestem skromny, to nie było do końca kontrolowane uderzenie. Druga bramka to świetne wyczucie miejsca przez Mariusza Michalaka, który tylko dostawił stopę do piłki uderzanej z rzutu wolnego wykonywanego przez Morawskiego. Darek Michalak! Darek Michalak! Trzecia bramka okazała się wisienką na torcie zespołu z Wałbrzycha. W tej akcji szybkością, ale również boiskowym cwaniactwem popisał się Daniel Zinkę, który wyprzedził obrońcę i lobem posłał piłkę nad bramkarzem gości. Daniel Zinkę! Ale to było dobre. Daniel Zinkę 3-0 dla Górnika Wałbrzych! Oczywiście jak na derby przystało, atmosfera na murawie była zacięta, ale tu nie tylko piłkarze ciągle podgrzewali temperaturę tego spotkania. Wielką rolę w tej sprawie odegrali kibice obu drużyn. Jednak z przewagą kibiców gości, którzy pod koniec pierwszej połowy oraz w trakcie drugiej na murawę rzucali petardy oraz kilkakrotnie race, które utrudniały widoczność. Górnik Wałbrzych po ostatnich lepszych występach pnie się coraz wyżej w tabeli drugiej ligi Grupy Zachodniej. Aktualnie Górnik zajmuje wysokie 6. miejsce i brakuje mu tylko 5 punktów do miejsca gwarantującego awans do pierwszej ligi. Dziękujemy piłkarzom, dziękujemy całemu zespołowi, dziękujemy sztabowi trenerskiemu, dziękujemy działaczom, proszę Państwa, klubu. Trudna to była jesień. Mecz przebiegał, wydaje mi się, pod nasze dyktando. Wynik 3-0 mówi sam za siebie. No, mieliśmy więcej sytuacji, mogliśmy wykorzystać. Fakt, że Chrobry też miał dwie dobre sytuacje. No ale taka jest piłka. Dzisiaj przede wszystkim wiedzieliśmy, że żeby podjąć walkę, walką po prostu wiedzieliśmy, że wygrany ten mecz. Pierwsza połowa nie do końca taka, jakbyśmy chcieli, ale graliśmy też pod wiatr, więc to nam troszeczkę to utrudniało. W drugiej połowie już wyszliśmy, w szatni zmobilizowaliśmy, wiedzieliśmy, że ten mecz jest do wygrania, chcieliśmy go wygrać. Wygraliśmy, no i tylko się cieszyć. Teraz myślę, że będzie znakomity okres przygotowawczy w zimie i roztrenowanie, bo po takim zwycięstwie, no cóż tu dużo więcej powiedzieć. Po prostu jesteśmy szczęśliwi. Ostatni mecz w rundzie jesiennej bardzo dla nas udany. A to, że akurat spotkaliśmy się w derbach z Chrobrym, z naszym przeciwnikiem, takim powiedzmy, z którym rywalizowaliśmy awans do drugiej ligi, więc na pewno jakieś nieuregulowane sprawy odnośnie wyników były, bo mieliśmy ujemny bilans nad Chrobrym, więc na pewno chcieliśmy wygrać to spotkanie. Udało się, mecz obfitował w dużo walki, myślę, że my graliśmy mądrzej. Stworzyliśmy 3 dogodne sytuacje, po których strzeliliśmy bramki, choć Chrobry myślę, że też parę razy zagroził naszej bramce. Tak nasza cała runda wygląda. No. Ciężko zdobyć bramkę, nie potrafimy strzelić z metra do pustej bramki, także tutaj błąd bramkarza, który mogliśmy wykorzystać. I myślę, że w sytuacjach Górnik nie miał więcej tych sytuacji, nawet nie wiem, czy nie mniej. Natomiast był zespół zdecydowanie bardziej skuteczny. Pierwsza bramka, kolejny błąd bramkarza, wybicie piłki pod nogi przeciwnikowi szybko. Po tej stracie dośrodkowanie bramka. W tym momencie my podeszliśmy wyżej, Górnik nas kontrował i mimo wszystko stworzyliśmy sobie jeszcze chyba 3 bardzo dobre sytuacje, bo tak jak wspomniałem, z tej bramki poprzeczka plus sytuacja, którą Jaroszewski wybronił, do tego
tą, którą Damian sędzia miał, minął już bramkarza, zasekurowali obrońcy, także tych sytuacji się nie brakowało. No niestety naszą największą bolączką jest skuteczną. Dlatego przegraliśmy bardzo wysoko, bo na pewno wynik mówi co innego. Mecz nie był taki tak jednostronny, jak pokazuje to wynik. No wiadomo, wiedzieliśmy, że Chrobry przyjdzie z nastawieniem wygrać. Jest to dla nich, myślę, też jeden z ważniejszych, jak i najważniejszych meczy w sezonie, bo są to derby i myślę, że no, na naszym tle nie wyglądali źle, ale no, wynik 3-0 mówi sam za siebie, no mówię. Myślę, że dzisiaj byliśmy lepsi, dużo lepsi i podjęliśmy rękawice, fajnie, cieszymy się i tak to wyglądało, jak wyglądało. W pierwszej połowie wyglądało tak, że piłka była grana górą jednej i drugiej strony, wysocy obrońcy nas kasowali to, wysocy obrońcy Górnika, dlatego wiem, że tak nie możemy grać w drugiej połowie, jeśli chcemy ten mecz wygrać. Wydaje mi się, że byliśmy tą połowę drugą dobrze. No. I zaatakowaliśmy, troszeczkę się ożywiła gra, niestety, tak jak powiedziałem, błąd przy wprowadzeniu piłki bramkarza, który źle ją wyprowadził, bramka i później już nie potrafiliśmy tego odrobić, także na pewno duże rozczarowanie, duży zawód dla kibiców, którzy licznie przyjechali. Co tu dużo mówić, po prostu wstyd i samo słowo przepraszam, to jest za mało, żeby to się wypowiedzieć. Co przyniesie runda wiosenna? Teraz chłopcy mają czas na odpoczynek, na pewno nastąpi okres roztrenowania, święta i w styczniu zaczynamy i na pewno ta praca będzie milsza po tych wynikach, zwłaszcza w końcówce rundy. Czy Górnika stać na awans do wyższej klasy? To okaże się w przyszłym roku, a pierwszy mecz Górnika Wałbrzych odbędzie się 10 marca u siebie, gdzie podejmować będzie Bytowie Bytów.